Dobrze, co my tutaj mamy do wyboru? To jest na pewno najlepsze z tego, ale ja nie lubię Deathwinga, więc go nie pikuję. A poza tym, co mamy? Kota. Kota. No, kot może być. Kurde, smoki mnie korcą trochę. Nie wiem, ostatnio grałem kotem, więc teraz Mazerem. Ale kot jest obiektywnie rzecz biorąc lepszy. Kiedy zagrasz Wilda? Na razie nie mam tego w planach. Kiedy będzie? Tak. Tym razem obierzesz strategię. Wszystko będzie wtedy, kiedy. Zadbam o to, żeby nigdzie się nie wybrali. Twoje konto jest narażone na ataki hakerskie. No bo to jest wartościowe konto. Nie ma to tamto. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Naprawdę dobrze ci idzie. Tyle smoków, panie. Co ja z tymi smokami zrobię? Czy będzie arena dzisiaj? No biorąc pod uwagę, że od jakichś 4 lat nie gram aren, to chyba dzisiaj nie będzie ten dzień, kiedy one wrócą. Tym pytaniem jest pytanie o to... O to, przez co wyjdzie z siebie. Nie. Nie zrozumiałem, więc nie. Czy Runtera kiedyś wyprzedzi Hearthstone'a? Nie, może. Nie. Przepraszam. Dziewło mi się. To kiedy wrócą? Wiesz co? Z tego co pamiętam, to... Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce i wracaj do gry. Jaki to jest bez sensu? Ja mam to kurwa zrobić, nie? Tracę 2 golda. Wiesz co, z tego co pamiętam, to areny mają wrócić 3 marca o 12:15 chyba. Dlaczego zwolnienie pracowników przez Blizzarda to była zła decyzja? Nie wiem, o co chodzi. Cześć, Nekati. Tylko nie. Dalej udaje się tobie żyć bez palenia? Nalaj się. Nie palę już prawie 2 lata. Bez, nie wiem, tygodnia, coś koło tego. A upalenie to pomyślałem może z 5 razy i to też tak raczej. Czy straciłeś bezpowrotnie kasę? Marnie ci poszło? Co? Czy ja straciłem bezpowrotnie kasę? A czemu miałbym w ogóle kasę tracić? What the fuck? Znaczy te 2 golda to straciłem. To owszem, ale nic innego nie straciłem. Na tyle, na ile pamiętam. Chyba się nie uda, czat. Szukam tego pytania. Jestem pod wrażeniem. Wy naprawdę jesteście tacy ciekawscy, że wam to nie daje spokoju? A to nikt go jeszcze nie zadał? Nope. No, nie. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Mrozimy, mrozimy, mrozimy. A powiesz, co to za pytanie? No. To z tą jakością w streamku Denis odpisał. Tak, jutro będzie. Mam już umowę, ale chcę ją wypełnianie jej nagrać, więc zrobię to jutro pewnie, bo dzisiaj zapomniałem.
Jutro już będzie. Ała! Skurcz. Jutro już będzie zmiana normalnie. To pytanie brzmi w końcu wyjdzie z siebie. Nie. Czy Refik żyje? Tak. Znam trzy osoby, którym nie udało się wytrwać bez nałogu. Jedną sporo czasu miałem przerwę, także gratuluję tobie sukcesu. Jest to tu tak na dobrą sprawę jest w moim przypadku bardzo proste, nie? Myślę, że masz. Ja po prostu przestałem o tym myśleć, nie? I tyle. Sama jak na przykład jestem głodny w nocy, no bo ja chodzę spać o czwartej. Przynajmniej się staram. Czasem się udaje, czasem chodzę o piątej. Ale ogólnie chodzę dosyć późno spać i często jestem głodny, nie? I po prostu robię herbatę i o tym nie myślę i nie mam z tym problemu. Kurwa, co te ludzie mają takie stoły jakieś z dupy, no? Come on. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Czy ja mogę? Czy ja nie mogę? Gramy na pierwszego typa, który ma bestię. I tak pewnie na niego przegram, jak będę kombinował. Dobra, zróbmy tak. Odkryjemy w następnej piątkę, może wpadnie coś fajnego. Ile Refik ma lat? 7 chyba. Refik! Rafik! Pytać ile ma lat? Mówi, że 7. Siemanko, tak czytałem twojego wpisa na Facebooku i zawsze się ktoś musi przypierdzielić o kasę. Nie kumam. Cześć, siemano. Świetnie sobie. Ale radzisz. Co się przypierdzi? Co? Do jakiego wpisa, bo może ja na swój wpis patrzę. Ale nie no, dzisiaj tylko jeden robiłem. Nie, to masz. Ale tam nie ma przecież, kto tam... Ktoś się do coś przypierdzielił? Witaj ponownie, jak ci się wiedzie? No chuj, za 13 na meczu, no świetnie. Zobaczymy. Jak byłem zapisany do e-booków, to jeszcze raz muszę się zapisać do szkolenia. Znaczy, nie musisz, nikt ci nie każe. Natomiast może to być przydatne. Znaczy, wiesz, to nie chodzi o to, że nie kumam, nie wiem, bo co pijesz, no bo tam w komentarzach nie ma niczego, nikogo, kto by się przypierdzielił o jakąś kasę. Więc po prostu, no, nie za bardzo kumam, o co chodzić może. Znaczy chcę i dlatego pytam. To jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Cześć, wrr. Co ty spół? No bo kolega ma ksywkę wrr. Więc strzelam, że jego ksywka to wrr. Wrr six. Zostaw. Okej. Czego? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie. Ech. No, moja armia gównolotów. Fuck je, yeah, dobrze, że on to zaatakował. Smoka daj Mateuszowi. Może nie jest to najsilniejszy. Odkrywamy szóstkę. No i dupa. Mieszankę z tym.
Dobra, bierę do dźwiękarza, niech będzie. Kurde, myślałem, że dostanę ten. No trochę. Jak wszystko to widzę. Zobaczymy. Ty farciarzu. Farciarzu go. Jaj, o co chodzi z tą kasą? Bo naprawdę zbiłeś mnie z tropu i nie mam pojęcia. Aż trzeci raz odświeżam te komentarze i je przeglądam. A czekaj, jest jakiś nowy. O te garnki chodzi? Miałem do czynienia z ligą zła. Okropne towarzystwo, ale zostawiają sute napiwki. Moja dot understand. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Myślę, więc jestem. No, jak Bob pomyślał, tak też się nie stało. Szanse na wygraną 2,7%. To nie wróci niczego dobrego. No. Tak, Divine Shielda zbijaj. No do tego zostaje stworzony, żeby dwa Divine Shieldy was zbić. Ta, no jeszcze takie gówno wypadło. Świetnie, chłopie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, żyję. Nie chodzi o komentarz, gdzie odpisałeś, że się dowie na szkoleniu. No ale tam przecież się nikt nie przypierdzielił. To był raczej pozytywny komentarz, przynajmniej w moim odczuciu. Dobra, biorę to i biorę to. Takie smoki ze zewnątrz można wsadzić. Dobra, tego sprzedajemy gagatka, nie? Za czarnoskrzydłego! Nie kombinuję z tym, nie? Bo to nie jest warte tego. Czy da się ze sobą połączyć 3 złote karty? Nie. Nie da się. O nie, o nie, o nie. Mam w planach się rozmnażać. Jutro mam zaplanowane na 17 seks. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. O, smokebook. Będzie z nim z tego rozmnażania? Nie, raczej nie. And we take the lead! Prawie. Lipa. Ale wiesz, co takich streamów z rozmnażania to jest sporo, nie? I możesz sobie tam pooglądać, są VOD, są streamy, do wyboru, do koloru, a mój to by trwał z 30 sekund, więc to nie ma sensu. Absolutnie żadnego. Dobra, tego na pewno biorę. Brana nie potrzebuję. Tego w tym układzie też nie potrzebuję za bardzo. Murozont. Dobra, walczymy z demonami. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak.
zróbmy tak, zróbmy tak. Nic specjalnie ciekawego. Zróbmy tak i zróbmy tak. Niech będzie. Musimy. To była to tak zajęta? Czy ty, że musicie mieć plan na to? No ja! Stream 30 sekund dobrze rozbawiłeś mnie. Staram się jak mogę. Nie ukrywam. W ogóle widzieliście to? Takie znalazłem ostatnio. Odkąd mój biznes w Dalaranie poszedł z dymem, łapię. Nawet śmieszne, nie powiem. Myślę, rozbawiło mnie to. A propos rozbawiania. Siedem, 7%. Girgut. Co to chyba robi ten lewi, ta bomba? What? Czyżby ziomkowi nie podeszły mechy? Kiedy arenka? No nie mam w planach. Więc nie wiem co powiedzieć. Mogę powiedzieć na przykład coś około nigdy na przykład. Będzie plomba? Chyba nie będzie. No, brakło dwóch. Mechy na jarku pok. Mechy na jarku czok. Mechy na mechach. Pechach, mechach, bechach. Nic tu nie ma, co bym chciał. Pom, 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 pom. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Słucham, Beatko. Niedługo chciała udać się na spoczynek. Tak? Czy ty byś coś zjadł zanim ja pójdę, czy będziesz to sam robił? No nie no, zażarłbym co. A chcesz te hot dogi, czy po prostu ugotować parówki w złote? No bo nie wiem, czy chcesz nas nie mieć hot dogi. Tak sobie to wymyśliłaś. Nie no, może zrobić jakąś taką wersję uproszczoną. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Oddzielnie bułka, oddzielnie parówki i sam se to ten fiksujesz? A nie dajesz serka żółtego? Do bułeczki? No. I tak jej nie przypiekasz i nie rozstawiasz tego serka? A to tak sobie to wymyśliłeś? I taki sosik dobry jeszcze tam, ten w środek. Tylko może być z mniejszą ilością surówki, żeby nie wypadała na lewo i prawo. Świetnie sobie radzisz. Nie, odwrotnie to powinno stać. Tu powinien być ten, a to powinno być z drugiej strony. Kurwa, jeszcze mu amalganta dałem, no ja pierdykam. O Boże, naprawdę dwie bomby. No niedobrze. Bardzo not good. Znany streamer zmusza żonę do niewolniczej pracy. Nie no, bez przesady, mordo. Nie.